Cześć, jestem Ania. Witam na kanale Joy in Me Yoga. Zapraszam do cyklu spotkań, krótkie sesje z jogą dla każdego. Dzisiaj zapraszam na medytację, na medytację akceptacji. Znajdźcie taką pozycję, która będzie dla Was wygodna. Taka pozycja wygodna, wyrażająca spokój. To może być pozycja, w której będziecie siedzieć wyżej, na przykład na poduszce do medytacji lub na jakiejkolwiek innej poduszce. To może być pozycja z nogami skrzyżowanymi, możecie usiąść na piętach. A gdyby był jakikolwiek problem i dyskomfort w ciele, możecie nawet się położyć. Także przyjmijcie wygodną pozycję. Możecie odkręcić dłonie wnętrzami do góry, do sufitu, tak żeby otworzyć się na to doświadczenie. Pozycja wyrażająca spokój w ciele, w oddechu. Więc sprawdźcie, jaki jest oddech. Oddech to takie potężne narzędzie, kryterium analizy tego, co się z nami dzieje w danym momencie. Więc obserwując swój oddech, zauważcie, czy jest niepokój, czy jest przyjemność, czy może jest jakieś pobudzenie. I wszystko to, co się teraz dzieje z wami, jest w porządku. To, co się dzieje z ciałem, jest w porządku. To, co się dzieje z oddechem, jest w porządku. Nie musicie się przesadnie starać. Nikt tego nie będzie oceniał. Łączcie uwagę z oddechem i kierujcie oddech do obszarów w ciele znajdujących się najbliżej ziemi, do naszych korzeni. Do stóp, do pośladków, do goleni. Poczujcie ten kontakt korzeni z ziemią, tak żeby można było z tego czerpać. Uziemniać się, ugruntowywać, a zarazem wzrastać, doświadczać tej chwili. Niezależnie jaka ona jest, może wcale nie jest jeszcze spokojna, to jest w porządku. Możecie też skupiać się na skanowaniu swojego ciała, na miejscach najbardziej oddalonych od głowy. Od głowy, czyli od takiej siedziby myśli. Centrum dowodzenia, działania. Tam się zazwyczaj najwięcej dzieje. Więc żeby schłodzić wszystko to, co się dzieje w naszej głowie, w naszym umyśle, koncentrujemy się na miejscach najbardziej oddalonych od głowy. Na nogach, później na tułowiu. I może się zdarzy, że kiedy dojdziecie do tych wyższych partii ciała, to w głowie będzie już spokój. A może wcale się tak nie zdarzy i to też jest w porządku. Nie martwcie się, jeżeli uciekniecie w fantazjowanie, jeżeli zaczniecie doświadczać takiego odlotu mentalnego. To normalne. Umysł ma taką naturę, że ucieka, że błądzi. Medytacja jednak nie jest odlotem, jakiś stan mentalny czy fantazjowaniem. Medytacja jest przylotem, takim powrotem, przylotem do siebie, do oddechu, do ciała. Więc jeżeli zauważysz, że podążasz za jakąś myślą, uciekasz w fantazjowanie, to wracaj do korzeni, wracaj
do ciała, wracaj do oddechu. Wracaj do domu, do takiego domu, w którym jest miejsce na akceptację, w którym jest miejsce na troskę, na współczucie, na czułość, na miłość. Nie martw się, nie martwcie się, jeżeli nieustannie pojawiają się uporczywe myśli. To normalne. Mitem jest nie myśleć. Starajcie się obserwować te myśli, pozwalać im przepływać, przewiewać. Wyobraź sobie schronisko w górach, w którym pootwierane są wszystkie okna wychodzące na wszystkie strony świata. I wówczas wiatr wieje i przewiewa na wskroś, w każdą stronę. To są właśnie nasze myśli, które też tworzą przewiew w naszym umyśle. Postaraj się obserwować ten przewiew, zauważać ten przewiew, nie podążać, tak żeby stał się tłem. I pozostań w tym doświadczeniu, w tej obecności, uważności, bo medytacja jest właśnie obecnością, taką akceptującą obecnością. Powoli połącz dłonie na mostku, pochyl głowę nad sercem. Rozluźnij dłonie na udach i pozwalając oczom otwierać się, uniesiesz głowę i wzrok. Dziękuję.